Witajcie. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy zrobić rosół. No i kupiliśmy oczywiście wszystkie komponenty, które nam do tego są potrzebne. Będziemy zaczynali sprawdzanie od kurczaka. Zobaczymy, jak ten kurczak będzie wypadał, czy blado, czy bardziej rumianie. Zobaczymy. Mamy oczywiście przyrząd Soex, który mierzy zawartość azotanów. Są też tutaj normy mięsa, które mierzą dodatkowo jeszcze różne inne paskudztwa, które się mogą w tym mięsie chować. Oczywiście azotany same w sobie w odpowiednich ilościach są bardzo pożyteczne dla organizmu, natomiast ich nadmiar może być bardzo szkodliwy. Czyli wyszukujemy sobie mięso według normy europejskiej. Jest kalibrowana sonda. Trzeba tą sondę wbić tak, żeby weszła sobie w mięsko. I rozpoczynamy pomiar. No, chyba coś źle wbiłem. Albo ten kurczak jest tak wspaniały. Poniżej 10 mg. Może trzeba poćwiczyć anatomię kurczaka, gdzie go tu ukuć, żeby tego mięsa w mięsie było jak najwięcej. Kalibruje się sonda. Znaczy najlepsza to chyba by była pierś, niestety są to tylko łódka. Jeszcze raz zobaczymy. No, to może być rewelacyjny kurczak. Powtórzymy pomiar. Szok. Cały czas poniżej 10 mg na kilogram. Tak. No ale może weźmiemy normę GOST. A co? Można i tak. I pomiar. I tu chyba tkwi cały patent. 471, norma 200. Jeszcze raz będzie powtórka. Wszystko, żebyście widzieli, że tu nie ma ściemy. Czerwono, 478. Aż wam pokażę. To jest norma GOST. A co w tej normie GOST się mieści, to przeczytacie sobie na ekranie. Jeszcze raz. No, nieźle. 501 nawet w tej chwili wyszło. Wrócę jeszcze w takim razie do normy europejskiej. Jest kalibracja przyrządu, przetarta sonda. Może już tego kawałka, tego kurczaka nie będę męczył. Może teraz tu będzie więcej miejsca w mięsie. I tutaj jest norma europejska. Pomiar. Powtórzymy. Zobaczcie. Norma europejska. Wszystko cacy, pięknie, super. Działa. Wyjmuję. Przecieram sondę. Zmieniam normę na normę GOST, która, przypomnę, że między innymi w Rosji obowiązuje. Przyrząd się kalibruje według normy GOST. Ta norma powoduje to, że są też badane inne związki chemiczne poza azotanami. Wbijam obok, żeby nie było ściemy, i robimy pomiar. Czyli
Norma europejska dopuszcza ten produkt jako właściwie bardzo dobry, bo jeżeli jest poniżej 10 mg azotanów na 200 możliwych, tak, to jest super, ale jeżeli bada się jeszcze dodatkowe pestycydy, składniki pestycydów, inne związki chemiczne, które występują, które są szkodliwe dla człowieka, to się okazuje, że ta norma jest grubo przekroczona. 553 mg, norma 200. Szok. I co zrobić z tym mięsem? Po prostu coś jeść trzeba. Kurczaka od jakiejś kobiety, która mieszka gdzieś głęboko w lesie, gdzie żaden rolnik nawet nie dopuścił tych swoich pestycydów. No to jak ma tą kurkę, to ma pewnie jedną, dwie, trzy. Także podzielić się z nami nie podzieli. Czyli po prostu jeść tego syfu mniej. Czyli mniejsze porcje. I chyba na tym zakończymy z kurczakiem dzisiaj. Syf. Normalny syf. Kolejne mięsko to będzie pęga wołowa. Ładnie wyglądająca, co tak jak już kiedyś mówiłem, ładnie nie znaczy zdrowo. Norma europejska. Wybieram normę europejską. Wbijam sondę i zaczynamy testować. Start. Pięknie. Zobaczcie, poniżej 10 mg. Robimy ten sam numer. Wycieram sondę i wybieramy normę GOST, czyli tą niedobrą, której tak Europa nie lubi, że wręcz prawie, że zabrania jej używać. Ale my jako wolni obywatele mamy możliwość sobie według tej normy też potestować. Tylko zobaczymy, co nam to da. Wbijamy i odpalamy. No. Tego się spodziewaliście? Na czerwono. 304. Robimy powtórkę. Czyli dość precyzyjny pomiar. 1 mg na 300, 338. Czyli posłuchajcie, znowu Unia pozwala jeść, mówi pyszne, a rosyjska norma używana między innymi w Rosji mówi syf. Także, no co, też mniej zjeść, ale jest lepsza od kurczaka na pewno. Ten kurczaczek był trochę mocniej przypaszerowany. No to może wynikać z różnych rzeczy, tak? Bo to zwierzęta się gdzieś pasą się czymś, a to coś może być po prostu glifosatem i innymi syfami zatrute. No to nam została teraz, jak to się nazywa? To była pęga wołowa, a to jest szponder. Mam nadzieję, że gdzieś wbiję tutaj ten czujnik. I teraz zaczniemy od tyłu. Czyli od tego, co Europa nie lubi. Czyli od GOST-u. O, tutaj kości za dużo. Mam nadzieję, że gdzieś mi się uda. Okej. I pomiar. No i co? No i poniżej 10 mg w normie GOST. To nie żart. Poniżej 10 mg. Powtarzamy. Ile wyszło? Poniżej 10 mg. I teraz to mogłoby wszystko się potwierdzać w związku z tym, że jeden ze składników, który jest mierzony przez normę GOST, a nie jest mierzony przez normę europejską,
powoduje to, że z mięska w czasie później obróbki termicznej nie ucieka woda. Czyli można wodę z jakimś syfem połączyć, zżelować, napchać mięsko i później to mięsko przy smażeniu, żeby nie zrobiło się tak, że na przykład z 2 kg mięsa przy smażeniu się zrobi 700 gram. Bo takie podobno są rekordy firm, które mięso tak szprycują. No i potem macie promocje w supermarketach i tak to wygląda. I jeszcze, już pomijając to, że norma GOST nam pokazała tutaj już wiele, zobaczymy jeszcze, jak to wygląda według normy unijnej, chociaż moim zdaniem jest to zupełnie bez sensu, ale czemu by nie sprawdzić. I startujemy. No, startujemy. Poniżej 10. Czyli już nie ma co potwierdzać. Mięso to, ponieważ jest tu właściwie sama kość, trochę tłuszczyku, bardzo fajna rzecz na rosołek. Ale no, nie jest tutaj, biznesu nie ma, żeby tutaj wody jeszcze dostrzyknąć, bo i tak ta kość już swoje waży, czyli zarobić można na kościach. I być może to jest właśnie ten powód, że ta norma, która jest mierzona według tego standardu GOST, pokazuje nam, że jest ten syf, w którym się po prostu szprycuje mięso. Tak być może. Kupiłem już warzywa i będziemy szybciutko jeszcze testować warzywa, żebyśmy wiedzieli, co w tym rosole będzie. Pani mówiła, że będzie Pan zadowolony. No to sprawdzamy, czy będę zadowolony. Tu wbijam w korzeń, tu jest wszystkie soki są, które są potrzebne do badania. I odpadnie. No pięknie. 140, norma 500. Jestem zadowolony. I tak jak obiecałem, zrobię Pani zdjęcie z tym kalafiorem. I niech sobie wystawi na straganie, że takie kalafiory nie mają parametry. W szoku jestem. 140 na 500. Pięknie. Dobra, no to jak mam marchewkę, to testuję marchewkę. Sonda się kalibruje. Już mogę wbić się w marchewkę. I zaczynamy pomiar marchewki. No i mamy. Norma dla marchewki jest 400 mg, a ta marchewka ma 117 mg. Super, polski produkt i w bardzo dobrych parametrach. Także marchewki możecie jeść dużo, tej marchewki. Na stronie też dowiecie się, gdzie kupiłem te warzywa. To wcale nie wstyd, a wręcz trzeba pokazywać, gdzie są dobre rzeczy. Tak samo jak ziemniaki na przykład z białów. Rewelacja, jeżeli chodzi o test, a smakowo też są bardzo fajne. Wbijamy i zaczynamy pomiar. ,8 mg, bardzo fajna zawartość, niska zawartość azotanów. Czyli warzywa, posłuchajcie, ten rosół nam troszeczkę uratują. Już nie chcę mi się, ale rozkręcę, bo i tak muszę to obrać. Selera sprawdzamy też pod kątem zieleniny po prostu. Czyli będziemy widzieli. Albo jeszcze zrobimy coś innego. Jest norma dla dziecka. To są normy bardziej takie drastyczne, z tego co wiem. Uczę się cały czas tego przyrządu. Będę wiedział więcej. Teraz wiem trochę. I pomiar, proszę. Selerka. I seler, posłuchajcie, w normie dla dziecka. Niewielki nadmiar azotanów. Ponieważ
Norma dla dziecka przewiduje 50 mg azetonów. Tu jest 55. Zrobimy powtórkę jeszcze tego testu. Zobaczymy, czy wzrośnie, czy zmaleje, czy będzie lepiej, czy gorzej. 53. No to norma dla dziecka. Mierzymy porę dla dziecka. Szok 29. 29 mg. Powtarzamy test. Może coś się popsuło, może coś się zadziało. 29. Słuchajcie, warzywa są fajne, warzywa są zdrowe. Na szczęście. Tą zupę nam troszeczkę w tej całości też rozpuszcza. Ilość azotanów się rozejdzie, wyrówna, tam jest jeszcze woda i tak dalej, i tak dalej. To jest burak, którego dziś dostałem od pana Mieczysława, który uprawia tylko dla siebie i tak naprawdę miał ostatnio parę buraczków i się tymi kilkoma burakami podzielił z nami. Tam nikt nie pryska pól. Tam nikt, nawozy to jest nawóz koński, bo pan Mieczysław hoduje też koniki. I zobaczcie, jakie tu będą wskazania. Wprawdzie nie mam buraka porównawczego ze sklepu, ale no są dosyć takie szokujące. Szokujące takie, że normalny burak tu nie spełnia taki, którego wiem, że tutaj po prostu nie było chemii, nie było niczego. Nie spełnia normy dla dziecka. Ma 100 mg. Powtórzymy test. Co więcej, spełnia normę dla dorosłego człowieka. I tu trzeba było się cieszyć, bo norma jest 200 mg. Natomiast co jest zatrważające? Zatrważające jest to 95, troszeczkę mniej. Że człowiek, który mieszka w Parku Narodowym, który chce sobie żyć zdrowo, który hoduje własne warzywa, stara się zrobić wszystko, żeby nie zatruć tych warzyw i tak zostaje otruwany. W jaki sposób? Prosty powód. Jeżeli tam nikt nie nawozi, nikt nie spryskuje, a nie wolno, czyli pilnują tam różne urzędy, włącznie z Urzędem Miejskim Parku Narodowego. Tam są dzikie zwierzęta. Nikt nie spryskuje po prostu, nie pryska. Ale co się dzieje? Tam przepływają różne cieki wodne. I te cieki wodne powodują to, że z okolicznych pól, które są w otulinie Kampińskiego Parku Narodowego, po prostu ten cały syf spływa. Azotany, różne inne pestycydowe sprawy i gdzieś jakiś odcisk tego swojego chemicznego palca zostawia. Także naprawdę bardzo fajne buraki, w bardzo dobrym standardzie, bo te 100, czyli połowa tej normy, która jest zaznaczona w Unii Europejskiej. Niestety jest zawyżona też przez to, że, znaczy zawyżone jest to skażenie przez to, że człowiek jest niszczycielem i to wszystko potrafi nawet przesłać do parków narodowych. To jest najgorsze. Trzymajcie się, do zobaczenia.